Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć Czansonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zjazd do zajezdni Annopol. Tutaj prosto z nad ronda Żaba. No, możecie się spytać, o co tu chodzi. Właściwie, czemu ta inwestycja jest powiązana jakkolwiek z zajezdnią Annopol? Chodzi oczywiście o to, że to jest jedyny dojazd do nowej zajezdni tramwajowej i remont w tym miejscu jest niezbędny do wykonania teraz, zanim faktycznie rozpoczną się prace przy uruchomieniu nowej całej zajezdni tramwajowej. A w tym miejscu tory tramwajowe na Odrowąża nie są najnowsze. Zostały ostatni raz remontowane w latach 1999-2000, co oznacza, że na sam koniec zeszłego wieku ostatnie prace były w tym miejscu realizowane. Mamy aktualnie 2024 rok, więc możecie sobie łatwo policzyć, że te tory mają już ponad 24 lata, a właściwie już nie mają, bo w tym miejscu już ich nie ma. Pierwotnie w tym miejscu tory były jeszcze przytwierdzone do drewnianych podkładów i tak miało to miejsce jeszcze ponad miesiąc temu. A w tym miejscu teraz już widzicie, że torów nie ma i na prawie całym odcinku tory tramwajowe, które są aktualnie realizowane w ramach tej przebudowy, zniknęły. Prace będą realizowane do czerwca 2024 roku, tak aby faktycznie można rozpocząć większy ruch tramwajowy już w wakacje do nowej zajezdni. W skrócie przeprowadzkę z pozostałych zajezdni tramwajów do nowej zajezdni tramwajowej Annopol. W tym miejscu, jak widzicie, jest już wysypywany nowy tłuczeń. Stare torowisko zostało prawie całkowicie zlikwidowane, chociaż niekoniecznie. Tutaj przy niektórych drzewach jeszcze stare podkłady się znajdują i możemy ich zobaczyć faktycznie fragmenty większe w różnych miejscach. No te drzewa faktycznie znajdują się bardzo blisko torów tramwajowych, więc domyślam się, że tutaj ten element jest powiązany faktycznie z korzeniami, które mogą po prostu wejść w stare drewniane podkłady, bądź też nawet stare betonowe podkłady, w zależności oczywiście od miejsca. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, wszystkie tory tramwajowe również przy tych drzewach mają być wymienione na zupełnie nowe, więc trzymajmy faktycznie za słowo. Odcinek aktualnie cały teraz stąd od ronda Żaby do pętli tramwajowej Żydań Wschodni czy Annopol są całkowicie wyłączone i tędy nie jeżdżą. Jest tutaj zastępcza linia autobusowa, którą można jeździć na całej trasie. Z kolei tutaj przy przystankach tramwajowych zbytnio dużo się nie będzie działo. To prawda, przy samej ulicy Staniewickiej będzie demontowany cały przejazd tramwajowy przez tą ulicę. No tyle, w tym miejscu nie będzie realizowanych żadnych większych prac przy przystankach tramwajowych, bo tam te prace były realizowane już jakiś ładny czas temu. Tak samo przy sieci trakcyjnej, która była realizowana już w ramach właśnie funduszy z Unii Europejskiej, tutaj te prace nie są realizowane w ramach tej inwestycji. Tu kolejny fragment, który się znajduje obok drzewa, no i tutaj większości prac jeszcze nie mamy. Tu tylko łącznie zniknęły tory tramwajowe i trochę elementy zielone zostały wyjeżdżone przez różne pojazdy ciężkie tutaj w tym miejscu właśnie jeździły. Zresztą to dosyć ładnie widać. Większość prac, jak widzieliście, znajduje się przy tym odcinku bliższym przy lądzie Żaba, bo faktycznie od tego prace miały się rozpocząć. Kolejne odcinki będą robione etapami, przynajmniej wedle zapowiedzi. Co dwa tygodnie kolejne fragmenty mają być realizowane tutaj do ulicy Pożarowej i następnie od Pożarowej do Matki Teresy Kalkuty. Co ważne, sam odcinek, ten ostatni, będzie jeszcze przebudowany w ramach kolejnych inwestycji, ale to będą późniejsze inwestycje, które są w dalekich planach, czyli oczywiście budowa nowego mostu stąd, z połączenie całej trasy tramwajowej z Zielonej Białęki, również w kierunku Żoliborza. Te plany cały czas pozostały. Nie wiemy, jak będzie wyglądać nowy most, ale wiemy, że ma powstać kiedyś. Tylko i wyłącznie wiemy, że kiedyś. A kiedy konkretnie, to nie wiemy. Znaczy w teorii tam jest planowane to do 2050 roku, ale mówię w teorii, bo w praktyce żadne prace w tym temacie aktualnie jeszcze nie są realizowane. Natomiast tu jeszcze możemy zobaczyć sobie z góry, jak wygląda cała ta sytuacja, jeżeli chodzi o przystanek budowlana. Tutaj oczywiście wiadomo, że przystanek nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o część tramwajową i on już nie jest realizowany w ramach tej inwestycji i cały pozostały odcinek na Brudnie nie jest już realizowany, bo po prostu chodzi tylko i wyłącznie o ten odcinek, który jest najstarszy, nie był całkowicie realizowany w ramach tej części poprzednich przebudów. Z kolei tutaj, przy kolejnym skrzyżowaniu tramwajowym, a właściwie zakręcie w kierunku Annopola, będzie niedługo większa inwestycja realizowana, konkretnie budowa trasy tramwajowej na Zieloną Białękę. Wtedy tamte torowisko będzie całkowicie rozkopane i będzie trzeba zrobić nowe rozjazdy właśnie w kierunku Zielonej Białęki. Nie wiemy na razie jeszcze, jak będzie wyglądać wtedy tymczasowa organizacja ruchu, natomiast raczej na pewno jakieś tory tramwajowe, chociaż tymczasowe, będą pozostawione, aby jakiś dojazd do zajezdni Annopol był po prostu pozostawiony. Chociaż już teraz tramwajarze zaznaczają, że
planują w przyszłości zrobić jeszcze parę większych możliwości, jeżeli chodzi o dojazd do nowej zajezdni tramwajowej Annapol. Bo aktualnie jest tylko wyłącznie tędy, właśnie do Ronda Żaby i następnie się tutaj rozjeżdżają w dwóch kierunkach, w kierunku Mostu Gdańskiego i Dworca Wileńskiego. Natomiast planowane jest oczywiście połączenie nowej trasy tramwajowej na Modlińskiej właśnie ze zajezdem Annapol poprzez budowę nowego mostu nad Kanałem Żerańskim. Kiedy dokładnie, tego nie wiemy, tam plany są tylko łącznie planami, ale jest coś takiego również w gestii do realizacji. No i oczywiście budowa nowej trasy tramwajowej na Zieloną Białękę będzie tutaj też robić utrudnienia, czy właśnie budowa mostu w kierunku Żoliborza, właściwie też również przez Żoliborz. Tymczasem jak wyglądają aktualnie utrudnienia, jeżeli chodzi o aktualny odcinek, który jest przybudowany? A dosyć pokaźnie tutaj faktycznie. Teraz trzeba jeździć objazdami. Na całym odcinku jeździ zastępcza linia autobusowa Z1 w trasie od Ronda Żaby, w kursach wszystkich do metro Brudno i w kursach wydłużonych do samej pętli Żereń Wschodni. Również linia 234 autobusowa została wydłużona właśnie z Żerenia Wschodniego, jedzie aktualnie do stacji metra Brudno. Tymczasem wszystkie linie tramwajowe tutaj pierwotnie dojeżdżały do Annapolu i do Żerenia Wschodniego, teraz tam nie dojadą, jadą na innym odcinku. Konkretnie wszystkie linie kończą swoją trasę mniej więcej na Rondzie Żaba. Linia 1 dojeżdża do Ronda Żaba i kończy tam swoją trasę i zamienia się w różne inne linie, albo w 3, albo w 4. Z kolei linia 25 dojeżdża do Ronda Żaba i znika, i dopiero pojawia się ponownie na przystanku Brudnowska, bo pokorzysta z tej pętli technicznej, którą zresztą za chwilę zobaczymy, i ona jest całkowicie niedostępna dla pasażerów. Więc faktycznie linia 25 tylko dojeżdża do Ronda Żaba, a pojawia się dopiero już w innym miejscu, więc utrudnienia są całkiem pokaźne. Nawet aktualnie sytuacja wygląda tak, że na Rondzie Żaba nie korzysta się z żadnych standardowych przystanków, jeżeli chodzi o komunikację miejską w tym miejscu do tramwaju, bo tu są standardowe przystanki tramwajowe. One aktualnie nie są wykorzystywane, w związku z tym już po prostu no nie da się do nich wjechać, tak? Są te dwa tymczasowe przystanki, które zostały wybudowane w ramach budowy metra na Brudno, i wtedy też tramwaje raz na jakiś czas, tam raz na dwa tygodnie znikały właśnie z samej części tramwajowej, jeżeli chodzi o budowę metra, i po prostu te przystanki tutaj tymczasowe powstały. Natomiast jakiś czas temu, oczywiście w ramach tej przebudowy, tej większej trasy tramwajowej właśnie przy Rondzie Żaba, co jej też przebudowy, powstała tutaj taka pętla tymczasowa, awaryjna dla tramwaju. W tym miejscu właśnie mogą kończyć swoją trasę tramwaje, właściwie zawracać i wykręcać dalej ponownie w kierunku Dworca Wileńskiego. Więc w tym miejscu właśnie znajduje się taka pętla. Tutaj też, jak widzicie, trochę została wygrodzona jezdnia, żeby był bezpieczniejszy wyjazd z tramwajów i żeby faktycznie nikt w siebie nie wjechał. No i aktualnie rozjazdy są przestawione na cały czas, aby można było skręcać tylko i wyłącznie w jednym kierunku, i tam też tego przycisku nie trzeba wykorzystywać, jeżeli ktoś jeździł tramwajem, i to doskonale wie, że jest taki tam specjalny przycisk, aby wyzwolić sygnalizację świetną dla tramwajów skręcających w prawo, jedących z Mostu Gdańskiego. Więc tak wygląda aktualnie sytuacja, jest dosyć utrudnione. No niestety te prace będą realizowane jeszcze przez najbliższy cały koniec roku szkolnego, w skrócie właśnie do końca czerwca, i dopiero wtedy w tramwaje wrócą tutaj ponownie na całym tym odcinku. Teraz sobie poglądamy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zmiany tramwajów z jednej na drugą linię, bo to takie zetlemowe potworki w tym miejscu jeżdżą. W skrócie, jedna linia zmienia się w drugą. I mamy tramwaj linii 1 wjeżdżający właśnie na przystanek tramwajowy Rondo ONZ, Rondo Żaba w tym miejscu, i on sobie tutaj przyjeżdża, jest ładnie przejście dla pieszych i są przystanki, w tym miejscu sobie zajeżdża, i co ważne, te przystanki są dostosowane tylko i wyłącznie do jednego tramwaju, no chyba że dwa krótkie jazzy by tutaj się zmieściły, ewentualnie Konstale, ale ważne jest to, że dwa pełnowymiarowe tramwaje takiej długości zwykłej się tutaj nie mieszczą. Natomiast w tym miejscu, jak widzicie, tramwaj zmienił się, zmieniły się napisy, przejazd techniczny, i dopiero później zmienia się faktycznie informacja, jaki to tramwaj. To, bym powiedział, trochę słabe jest rozwiązanie. Według mnie byłoby dobrze, a wiem, że są takie możliwości, żeby rozkład jazdy, a konkretnie numer linii, zmieniał się przed wjazdem na przystanek ten tramwajowy Rondo Żaba. Wtedy faktycznie pasażerowie, którzy stoją na przystanku, wiedzieliby, w jaką linię dokładnie się zmieni teraz ten tramwaj. I tutaj mamy tramwaj linii 25, który kończy właśnie swoją trasę i następnie dopiero się pojawia na przystanku Budowlana, znaczy Brudnowska, więc w tym miejscu możemy dokładnie zobaczyć, jak ta cała procedura wygląda. Zjeżdża sobie tutaj oczywiście z jezdni, wjeżdża na przystanek tramwajowy tymczasowy, i też przy okazji możemy zobaczyć, że ten kolejny tramwaj zaraz za nim się nie zmieści już na tym tymczasowym przystanku, bo po prostu jest za krótki. I to też według mnie kiepskie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten cały węzeł, że przy każdym sytuacji, kiedy właśnie jest zamknięta trasa tramwajowa na Brudno, no jest po prostu ten problem, że w tym miejscu musi powstać ten tymczasowy przystanek. Byłoby dobrze, żeby faktycznie ta
całe rondo zostało przybudowane pierwotnie do docelowych właśnie kształtów, aby ten tymczasowy przystanek był tutaj na docelowej lokalizacji. Po prostu lepiej byłyby te przystanki rozlokowane, jeżeli chodzi o całą lokalizację. To wam powiem, że jest planowane w ramach dwóch inwestycji. Pierwsza to jest oczywiście budowa obwodnicy śródmiejskiej, konkretnie dokończenie jej. Aktualnie są realizowane kolejne studia w ramach właśnie tego, jak będzie wyglądać ten ostatni odcinek tutaj do Ronda Żaba i nad Rondą Żaba najprawdopodobniej powstaną nowe wiadukty, zupełnie nowy układ tramwajowy i właśnie nowe przystanki w miejscu, gdzie się teraz znajdują te tymczasowe. Mało tego, jest tutaj planowana budowa również innego aspektu, jeżeli chodzi o część kolejową. Jak widzieliście, przed chwilą tam jechał pociąg towarowy i tutaj też jest właśnie planowane, aby wybudować przystanek kolejowy dwuperonowy na dwóch liniach i w kierunku Legionowa i w kierunku Warszawy Gdańskiej, żeby po prostu tutaj się pociągi mogły zatrzymywać. Wiemy, że aktualnie tędy jeździ tylko łącznie jedna linia kolejowa, jeżeli chodzi o pociągi kolei mazowieckich, czyli RLK, która się zatrzymuje chociażby na Warszawie Targówek, ale planowane jest, aby tutaj wybudować pełnoprawny przystanek kolejowy, również z zejściami na przystanki tramwajowe. Miejmy nadzieję, że faktycznie to się ziści, bo będzie to bardzo wygodny węzeł komunikacyjny, no i żeby jeszcze więcej pociągów oczywiście to nie jeździło dla wszystkich zakomunikowanych z właśnie warszawskim transportem publicznym. Tymczasem to był ten z tego filmu, jeśli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze was zachęcam do zostania patronami Wiznosza. I dzisiaj wieczorkiem najprawdopodobniej jeszcze jeden, ale już nie z Warszawy, pojawił się film, bo w końcu ten Olsztyn przydałby się, aby został opublikowany. Tymczasem tutaj Zamach Zajezdni Enopol pojawi się najprawdopodobniej w najbliższym tygodniu, a kolejny film z tej przebudowy pojawi się w maju, jeżeli chodzi o te torowisko tramwajowe. Do zobaczenia. Cześć!